Do właściwej kalibracji i profilowania monitora. Posłużymy się oprogramowaniem Bang Palette Master Element, które służy właśnie do skalibrowania i do profilowania monitora. Jest to jedyna aplikacja, która ma dostęp do tablicy LUT tego monitora i potrafi ten monitor skalibrować sprzętowo. Jest to kalibracja najdokładniejsza i najbardziej przez nas pożądana. My w tej chwili pracujemy na monitorze BenQ SW240. Czujnik do kalibracji, który został wybrany, to jest A1 Display Pro. Samo oprogramowanie umożliwia kalibrację w dwóch trybach: w trybie prostym i w trybie zaawansowanym. Tryb prosty jest naprawdę prosty i sprowadza się do kilku kliknięć. W trybie zaawansowanym mamy trochę więcej możliwości wyboru celu kalibracji. W zasadzie wszyscy użytkownicy powinni zacząć od tego trybu. Pierwszy krok nie jest może zbyt skomplikowany. Musimy programowi powiedzieć, czy chcemy przeprowadzić kalibrację i profilowanie, czy tylko test naszego profilu. Test zrobimy sobie po skalibrowaniu i po profilowaniu monitora, więc zaznaczyliśmy opcję profilowanie i przechodzimy do następnego kroku. Ten krok jest najistotniejszy z całego procesu. Tutaj musimy określić cel naszej kalibracji. Można to zrobić na dwa sposoby. W pierwszej kolejności możemy posłużyć się gotowymi rozwiązaniami przygotowanymi przez twórcę aplikacji, a więc mamy kilka dostępnych presetów w zależności od dziedziny, którą się zajmujemy. Na potrzeby fotografii, web designu, grafiki czy edycji wideo. To jest pójście na skróty i wybór ustawień, które są zaproponowane przez producenta. Jeśli chcemy sami określić cel kalibracji, no to powinniśmy indywidualnie wypełnić te wszystkie kroki. Pierwszym krokiem jest określenie punktu bieli. W naszym przypadku jest to iluminant D65, a więc temperatura barwowa 6504 Kelwiny. Jest to temperatura barwowa dla fotografów najbardziej adekwatna. W zasadzie wszyscy powinniśmy w takiej temperaturze barwowej kolorów pracować. Drugim krokiem jest wybór gamutu monitora. Ja zawsze wybieram natywny gamut dla danego panelu, ponieważ z doświadczenia wiem, że te monitory BenQ pokrywają trochę więcej niż przestrzeń Adobe RGB w niektórych walorach, więc nie ograniczam się tylko i wyłącznie do przestrzeni Adobe RGB. Zaznaczam gamut natywny dla konkretnego tego egzemplarza, który będziemy kalibrować. Kolejnym krokiem jest wybór luminancji. Na potrzeby naszej kalibracji zrobimy sobie 80 kandeli. Gamma standardowo 2,2 i tutaj nic nie zmieniamy. Punkt czerni. To jest punkt, nad którym warto chwilę się zastanowić. Są tutaj dwie opcje do wyboru: albo zachowujemy relacje między kolorami, a więc najpłynniejsze przejścia tonalne, niejednokrotnie kosztem pogorszenia czerni, albo decydujemy się na absolutną czerń, jak najniższe ustawienia czerni, ale kosztem płynności przejść tonalnych. To zawsze użytkownik musi tutaj zdecydować, na czym mu najbardziej zależy. Ja przeważnie kalibruję monitor w taki sposób, aby miał jak najpłynniejsze przejścia tonalne. Niska czerń nie jest dla mnie istotna. Ok, po wyborze i po ustaleniu celu kalibracji przechodzimy do następnego punktu. W tym punkcie decydujemy już o miejscu kalibracyjnym, ta nasza kalibracja ma być zapisana, jak profil ma się nazywać oraz już same ustawienia profilu. Miejsc do zapisania kalibracji mamy trzy. Użytkownicy przeważnie robią sobie tryb kalibracji na wieczór, ewentualnie tryb kalibracji na dzień lub jeśli mają trzeci punkt do wyboru, tak jak w tym przypadku, no to robią sobie jeszcze kalibrację. Może do innej temperatury barwowej albo do bardzo jasnego otoczenia. To jest dosyć istotne, żebyśmy wiedzieli, który profil barwny odpowiada za które ustawienia kalibracyjne. Drugi punkt to jest sama nazwa profilu. Ona jest tutaj zasugerowana w zależności od tego, co sobie wybraliśmy podczas wyboru celu kalibracji. Nazwa jest trochę przydługa, ja zawsze ją skracam, żeby wiedzieć, o co chodzi. Nazwa naszego monitora zostaje SW240, następnie mam kalibracja 1, żebym wiedział, że to jest preset odpowiedzialny za kalibrację 1. D65, czyli nasza temperatura barwowa, jasność 80 kandeli, gammy mogę sobie wyrzucić, bo zawsze kalibruję na 2,2. Black point, czyli to, co wybrałem wcześniej, też sobie kasuję. Datę sobie kasuję, zawsze kalibruję monitor do najlepszych przejść tonalnych. No i zostaje mi taka uproszczona wersja nazwy tego profilu. Następnie dosyć istotne, dystrybucja profilu w systemie operacyjnym. Jeśli pracujemy na komputerze w kilka osób, powiedzmy mąż i żona, czy partner i partnerka, a jeszcze ktoś inny, współpracownik ma swoje konta, więc tworzymy profile barwne dla naszych kont użytkowników, a więc nie zaznaczamy tego ptaszka tutaj, żeby nie tworzyć profili dla wszystkich, żeby one się nie pojawiały innym użytkownikom, tylko tworzy profil dla swojego użytkownika. Inny użytkownik komputera może mieć swoje profile i on może mieć swoje ustawienia. Także jeśli nie chcemy, żeby dany profil barwny był profilem globalnym dla wszystkich użytkowników, no to oczywiście tego nie zaznaczamy.
Wersja profilu 2 i 4, można zapytać, gdzie się podziała trzecia, no, nikt jej nie zna, nikt jej nie widział, nie ma. Jest albo druga, albo czwarta. Bezpiecznie jest stosować wersję profilu drugą. Jest znana przez wszystkie programy do pracy z kolorami, do pracy z profilami barwnymi. Wersja 4 jest dużo nowsza i wymaga najnowszego oprogramowania. Teraz już sama jakość generowanego profilu. Mamy tutaj trzy ustawienia, macierz lub tablica LUT 16 i 8-bitowa. Oczywiście jest to też ustawienie, które determinuje nam jakość profilu barwnego, który wygenerujemy na macierzy. Jest ten profil najmniej dokładny, ale za to szybkość generowania tego profilu jest bardzo wysoka, więc polecam to użytkownikom, którzy chcą tylko odświeżyć sobie profil barwny, już zapoznali się ze swoim monitorem, dokonują okresowej kalibracji co 2-3 miesiące na tych samych ustawieniach, więc oni wtedy mogą robić profile oparte o macierzy. Każdy, kto robi na nowo, najlepiej, żeby robił profil oparty na tablicy LUT 16-bitowej, wtedy jest to najdokładniejsze ustawienie, próbkowanie kolorów jest najdokładniejsze. No i to samo z ilością pól kontrolnych. W tej chwili po prawej stronie tutaj wyświetla nam się zestaw mały. Jak sobie przełączymy na średni, no to mamy dodane jakieś kolory. Jeśli sobie przełączymy na duży, który ja zostawię, no to mamy wtedy bardzo dużą liczbę pól kontrolnych. Wiadomo, że im więcej testujemy pól kontrolnych, tym lepsza baza do utworzenia profilu barwnego, a więc sam profil barwny dużo dokładniejszy. Klikamy Start Measurement. Przykujemy kalibrator, musimy odsłonić jego pokrywę, dyfuzor, tak żeby kalibrator był gotowy do powieszenia. Przechodzimy do następnego kroku. Za chwilę na ekranie pojawi nam się, o, już nam się pojawiło miejsce, gdzie mamy tylko kalibrator powiesić. Wieszamy sobie kalibrator na ekranie monitora, upewniamy się, że wisi poprawnie, przylega cały. Światło zewnętrzne, gdzieś tam jakieś lampki, wszystko mamy wygaszone. Światło mocne, jeśli jesteśmy w mocno doświetlonym pomieszczeniu i mamy zapalone górne światło, to też je wyłączymy. Kalibrator jest powieszony, gotowy do pracy. Klikamy guzik continue i czekamy. Idziemy na kawę lub na herbatę, bo trwa to bardzo, bardzo długo. Na potrzeby tej prezentacji przyspieszymy nieco proces pomiaru pól kontrolnych. Po pomiarach omówimy jego wyniki. Jesteśmy z powrotem, kalibracja się skończyła, ekran podsumowujący jest tutaj. Mamy podane informacje na temat celu kalibracji oraz osiągniętych ustawień, tak więc luminancja jest ok, temperatura barwowa jest ok. To właściwie koniec, jeśli chodzi o samą kalibrację i profilowanie. W tej chwili profil został już utworzony, został zapisany w systemie. Trzeba jakby to przyjąć za dobrą monetę, tak jest, tak się wydarzyło. W menu monitora zmieniło się ustawienie wyświetlanego trybu wideo. W tej chwili aktywnym jest tryb kalibracja 1, taki, który wybraliśmy wcześniej. Możemy w tej chwili przeprowadzić walidację kalibracji, a więc sprawdzenie poprawności naszej kalibracji. Klikamy ten guzik, ustawiamy oczywiście znowu kalibrator do odpowiedniej pozycji, przekręcamy mu dyfuzor, ustawiamy w miejscu, w którym jest wskazane przez oprogramowanie, no i testujemy. Cel naszej kalibracji, temperatura barwowa 6500, ustawiona temperatura barwowa 6546 kelwinów. Zanim szczegółowo omówię wyniki, powiem o wynikach średnich. Oprogramowanie testuje błąd na kolorach, jakie reprodukuje ten monitor. Wyświetla sobie tych oto 14 barw i sprawdza, jak bardzo monitor źle te kolory reprodukuje. Wynik przedstawiony jest w formie liczbowej za pomocą parametru delta E. Delta E to jest taki ogólny parametr, który nam mówi o tym, jak bardzo barwa zreprodukowana różni się od barwy oryginalnej. Odbywa się to w ten sposób, że porównuje się ze sobą trzy wartości. W przestrzeni LAB, a więc takim ogólnym, uniwersalnym języku informacji o kolorze, mamy przedstawione trzy parametry opisujące barwę. Jasność oraz dwa parametry opisujące barwę.
W tym przypadku mamy do czynienia z kolorem białym, jasność 100, a więc jest to kolor najbardziej biały, nie jest zabarwiony żadnym kolorem. I tutaj mamy porównanie, a więc zmierzony kolor biały, który został wyświetlony w tym momencie na ekranie monitora, ma takie parametry. A więc są pewne odchyłki, które zostały zmierzone przez kolorymetr. No i teraz specjalna funkcja matematyczna liczy, jaka to będzie odchyłka. Co nam mówi delta E i jakie są wartości akceptowalne, jakie są nieakceptowalne? Generalnie jest tak, że parametr delta E 0 to znaczy, że kolor zreprodukowany jest idealnie oddany w stosunku do koloru oryginalnego, co praktycznie nie zdarza się nigdy w zasadzie. Im delta E wyższa, tym większy błąd. I przyjmuje się pewne wartości graniczne. W przypadku monitorów i ogólnie rzecz biorąc także reprodukcji na potrzeby druku, przyjmuje się, że delta E w granicach 1, 1,5, a więc poniżej tej wartości, nie jest rozpoznawalna przez człowieka, nawet człowieka, który jest wyszkolony pod kątem dostrzegania barw. Statystyczny Kowalski nie jest w stanie zauważyć różnicy delta E poniżej 1, jest to poniżej ludzkiej percepcji. Osoba wytrenowana i wyszkolona też nie będzie widziała takiej różnicy. A więc wszystko, co jest poniżej delty E 1, jest kolorem zreprodukowanym z błędem poniżej ludzkiej percepcji. W naszym przypadku średni błąd na tych wszystkich 14 zmierzonych kolorach jest 0,43, a więc poniżej ludzkiej percepcji. Maksymalna odchyłka na jednym z kolorów, był to kolor w tym wypadku szary 128, 128, 128 RGB, różnica jest delta 0,99 na granicy ludzkiej percepcji wzroku. Następnie mamy kolejny przedział między 1 a 2, czyli delta, jeżeli jest w przedziale między 1 a 2, jest to różnica już dostrzegalna dla wprawnego obserwatora, a więc fotograf, osoba filmująca, osoba zajmująca się reprodukcją kolorów, osoba projektująca, architekt, pracownik mieszalni farb, ktoś, kto na co dzień zajmuje się i pracuje z kolorami, w przypadku takiego błędu jest w stanie zauważyć różnicę między kolorem zreprodukowanym a kolorem oryginalnym. Delta E powyżej 2, powyżej 2,5 jest zauważalna już przez każdego. A więc reprodukcja kolorów z błędem powyżej delta E2 w zasadzie nie powinna mieć miejsca, jeśli mówimy o profesjonalnym reprodukowaniu kolorów, dlatego że wtedy różnicę między kolorem oryginalnym a tym zreprodukowanym będzie widział już każdy. To tyle. Możemy sobie raport wyeksportować, możemy sobie taką kalibrację powtarzać co jakiś czas na tym konkretnym, taką walidację, przepraszam, na tym konkretnym profilu, żeby zobaczyć, jak w czasie zmienia się nasz monitor. To też jest dosyć istotne, aby pamiętać o tym, że w momencie, kiedy będę pracował sobie na tych ustawieniach, to żeby co 2 miesiące zrobić sobie taką walidację, żeby zobaczyć, jak ten błąd tutaj, ten średni albo maksymalny rośnie i wtedy, jeżeli on dojdzie gdzieś w okolice 2, no to wiemy, że monitor należy ponownie kalibrować. Zanim tutaj jeszcze zamknę to okno, no to jeszcze chciałbym powiedzieć o problemach, które tutaj podczas kalibracji możecie spotkać. To są problemy w momencie, kiedy tutaj program nas informuje o tym, że jednak monitor nie przeszedł takiego testu. Te błędy są większe. Przede wszystkim statystycznie rzecz biorąc, no w 9 na 10 przypadków jest to taki błąd nieprzechodzenia tego testu jest spowodowany oprogramowaniem. A więc gdzieś w naszym komputerze jest jeszcze jakieś inne oprogramowanie, nie wiem, od karty graficznej, czy może od jakiegoś innego programu do kalibracji. Może jest tak, że kupiliśmy kalibrator kiedyś i mamy oprogramowanie na komputerze zainstalowane na przykład A1 Profiler albo jakieś inne. Potem kupujemy monitor profesjonalny, on ma swoje własne oprogramowanie do kalibracji sprzętowej, tak jak Palette Master Element. No i te oprogramowania ze sobą nie współgrają. One jedno drugie wyklucza i często powoduje błędy. Pomocne w przypadku radzenia sobie z takimi błędami jest też zmiana samego celu kalibracji, a więc zawężenie gamutu barwowego. Czasami pomaga przestawienie gamutu barwowego na Adobe RGB. W momencie, kiedy, tak jak ja dzisiaj kalibrowałem monitor na gamut natywny dla tego konkretnego wyświetlacza, to w przypadku problemów przejściem tej walidacji możemy spróbować zmienić gamut na Adobe RGB, tak jak tutaj to w tej chwili jest zaznaczone. Możemy też zmienić w dalszym kroku typ profilu, a więc na trochę mniej dokładny, na macierz i oczywiście no tutaj liczbę pól kontrolnych, no to ustawiamy na dużą. Te parametry takiej kalibracji, co teraz ustawiłem, pomagają w momencie, kiedy pierwsza ta kalibracja kończy się fiaskiem. To tyle, dziękuję serdecznie.